śmieszę. Może by i przeszedł. Nikt nie szedł. Może światem nie było. Ty domu prawie nie ma. No to w ogóle ja tych domów nie ma, nikt nie mieszka. W wannie kąpać podczas burzy? W wannie? No. Dlaczego? Nie macie przecież. Jest połączenie jakiegoś przewodu w wannie? Nie, nie. To chyba nie ma, ale po prostu to jest. Ja łaczka ciurkowi. Chciałem zrobić, ale... Tak co? Plastikową wannę kupił. Jeżeli chodzi o miejscowości, gdzie są linie, to takie u nas w Kubach. Tego i budynki są obok tej linii, z tej linii zasilone, to w momencie, kiedy jest jakieś uderzenie pioruna w słup, to wiadomo, że po tej linii rozchodzi się to wyższe napięcie, ale każdy dom, który jest podłączony do takiej linii jako tu, no, a te są linie jako izolowane, no to jest izolacja, ale kiedyś były takie druty, no nie, o tutaj, o, tylko to jest wysokie napięcie, no nie, ale były kiedyś. W momencie, kiedy piorun strzelił niekoniecznie w słupa obok gdzieś, to te wyższe napięcie po tych drutach leciało do domu. Teraz są przepisy, że każdy dom musi mieć tak zwane zabezpieczenie przepięciowe. Jeżeli jest na takiej linii podpięty, to ma dodatkowe zabezpieczenia, że w momencie, kiedy właśnie ten wyższy prąd płynie z pioruna, to się to nie dopuszcza do tego, do mieszkania, nie dochodzi ten wyższy prąd. Ale takie urządzenie może być też nieskuteczne, zepsute i w ogóle. Może być, bo wiadomo, że każde urządzenie się zepsuje, no nie? Jeżeli jest mieszkanie zrobione zgodnie z przepisami najnowszymi, czyli wanna metalowa powinna być przewodem wyrównawczym, zerowym, połączona z kranem, z wodociągiem, z gazem i to i tamto. Jeżeli tak, to mogło kiedyś być coś takiego, że na przykład jak walnęło i ten przewód zerowy się gdzieś przepalił, to możliwe by było, gdyby napięcie się pojawiło w wannie. Ale to teoria. Wasze budynki są połączone poprzez linie ziemne. Stacji transformatorowych, gdzie tam są z kolei duże zabezpieczenia różnego typu, wszelakiego. I teraz już rzadko się spotyka, żeby był bezpośrednio budynek podłączony do linii. Tym bardziej, że nowy to jest budynek. Tak, to już nie zdarza się w ogóle. Ja jako elektryk jeszcze 20-30 lat temu to się spotykaliśmy z takimi rzeczami, że strzelił piorun i popaliły się lodówki, telewizory, komputery i tak dalej. I czekaj, kogo to? U tej części naprzeciw Janeczki to się popaliło wszystko. Ale to tylko właśnie tak jak w Janowie stał słup i leciały linki. Pamiętam, teraz już nawet nie wiem, czy tak jeszcze jest. To tak jak się mogło zdarzyć. O tutaj, o na przykład, o tutaj jest, tak widzisz? O, tutaj co widzę. No to wiadomo, że jak gdzieś strzeli, no to tutaj tak. No tutaj należałoby, wiesz, się bać tego.
zadziałał wyłącznik, bo Tomka kopnął prąd. Zadziałał różnicowo-prądowy ten wyłącznik. On wyczuł, że jest różnica potencjalna między to, co powinno przyjść, a że się upłynniło. Gdzieś po prostu poszło w bok. I on to wyczuł i wyłączył. Nie wiedział, co się stało. Po to jest, żeby włączać różnicę. Jak to mam? Byłem w wannie, chciałem wyłączyć światło nad lusterkiem i dotknąłem, gdyby nie było popsutego lusterka, to by mnie nie... Jak mówisz, że światło wyrzuciło, to wcale nie szkodzi wszystko, czy tylko bezpiecznie od tego? No ten główny. Ale nie było nigdzie światła? Nie. W całym domu? No. To źle? Nie, dobrze. I musiałem tylko ten główny wsadzić, a nie ten. To znaczy ja wiem, ja się bardziej przestraszyłem, niż mi to lopnęło. Bo jeszcze powinno tak być, że te wyłączniki różnicowo-prądowe są tak budowane, żeby człowiek nie poczuł tego, wiesz, porażenia, wiesz, bo... No to nie poczułem aż takiego jakiegoś tego... Bo człowiek czuje, nie, no. Dla niego jest niebezpieczny 0,5 mA. Taki prąd jest szkodliwy dla człowieka, że to bardzo mały prąd. To więcej, te wyłączniki różnicowe budowane są na 0,3, czyli o 2 mA mniej. Czyli jeszcze nie poczujesz, a już wyłączy. Tak to powinno być w teorii. Tylko, że te wyłączniki, żeby były sprawne i działały prawidłowo, one mają taki przycisk z literką T, tak zwany tester. I ten tester powinien być włączany co jakiś czas, po to, żeby po prostu go uaktywniać, żeby wyłączyć, żeby on był sprawny zawsze, bo on się po prostu może zacinać, jak go się nie używa, nie testuje, to on coś nie dzieje, bo wiadomo, przez lata coś tam się zrobi. Później jest niby taki wyłącznik w domu, a coś się może stać. I dlatego ten taki czarny przycisk jest na tym wyłączniku. Raz na 2 miesiące należałoby nacisnąć, wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Wiecie, że w Janowie jesteśmy? O, tak, w Janowie, ale nie, ale to przyjadę do domu i co? Przyszli na ten test. To nie jest taki czarny przycisk, ale no. Czarny, przepraszam, czarny, bo nie ciarny, biały. I co, i naciskam? Włącz, powinno wyłączyć. Jeżeli nie wyłączy, to jest ok, bo dlatego, że... To znaczy wyłączy i mam później ten... Z tym klapkę chodzisz do góry. Wyskoczy po prostu, wyłączyć światło.